Dzień dobry, moim dzisiejszym gościem na kanale Starej Szuflady jest Jakub Ciechanowski, autor książki o walkach pierwszej i drugiej Armii Wojska Polskiego na Pomorzu Zachodnim. Dzień dobry. Dobry. Proszę nam coś więcej opowiedzieć o pańskiej książce. Ona została wydana w wydawnictwie Stara Szuflada i opisuje tylko i wyłącznie Pomorze Zachodnie. Czy może znajdziemy też jakiś wcześniejszy tutaj opis działań tych jednostek? Jak zbudowana jest książka? Czyli książka składa się z trzech rozdziałów plus epilog. Pierwszy jest poświęcony generalnie sytuacji, w prologu. Prolog dotyczy genezy powstania Wojska Polskiego na terenie Związku Sowieckiego. Tutaj są wszystkie niuanse wymienione od roku 1939 do roku 1943, do bitwy pod Lenino. I następny rozdział już dotyczy przełamywania właśnie działań, jakie miały miejsce w roku 1945, a więc walk, jakie miały miejsce na odcinku między Warszawą a Odrą do Siekierek w stronę Berlina, tak? A więc to są takie elementy. Z tego co wiem, w książce jest też opis dosyć szeroki walk o Kołobrzeg. Tak, jest rozdział poświęcony dotyczący właśnie Batalii Kołobrzeskiej. Tu To chciałbym jest. się zapytać odnośnie tej walk o Kołobrzeg. Mnie to bardzo interesuje, myślę, że naszych słuchaczy też. Wiadomo, że bodajże w 1944 roku pod koniec Ministerstwo Propagandy niemieckie pod tutaj wodzą Józefa Goebbelsa wypuściło film w ogóle kostiumowy na temat walk o Kołobrzeg. To były walki z czasów epoki napoleońskiej. Ten film był później pokazywany, chociaż w samym Kołobrzegu dość rzadko, bo warunki wojenne na to nie pokazały. Ale czy ten film jakoś, nie wiem, czy może pan analizował jego wpływ tej propagandy na zaciętość walk obronnych przez Niemców? Czy jakoś można się do tego odnieść w ogóle? Czy to miało w ogóle jakiekolwiek przełożenie tak naprawdę na prowadzone walki? Znaczy, wartość tego filmu, ona chyba wzrasta po wojnie, to znaczy w trakcie działań wojennych to już nie miało takiego wpływu, bo dystrybucja siłą rzeczy była ograniczona. Premiera tego obrazu miała miejsce w roku, czyli w styczniu 1945 roku, a więc już było za późno. Obraz Barta Harlana jest ciekawy w tym sensie, że rzeczywiście tam widać taką wręcz bizantyjską scenografię, tak? Jest taki obraz, który angażował mnóstwo żołnierzy do realizacji tego właśnie propagandowego dzieła. Później ten film był zakazany i w okresie w zasadzie, no, ten film był skazany na zapomnienie w pewnym sensie, więc nie miał szans, żeby spełnić swoją pierwotną funkcję. Rozumiem. Znaczy, generalnie ten obraz był odpowiedzią na klęski, jakie Niemcy ponosili od czasów Stalingradu, a więc chodziło o to, żeby po prostu w ostatnim, że tak powiem, odruchu ruszyć do walki o Niemcy i żeby ten obraz miał jakby to usprawiedliwić. No tak, dla mnie to jest niesamowita historia, że w momencie tylu klęsk zbliżającej się przegranej nagle jest angażowanych naprawdę tyle żołnierzy, tyle środków, sił na to, żeby nagrać taki propagandowy film. W sumie całkiem niezły, można powiedzieć, jak na ówczesne warunki kinematografii. No ale cóż, wróćmy jednak do tych zmagań pierwszej i drugiej Armii Wojska Polskiego. Jak wiemy, często jak mówimy o walkach na ziemiach polskich, to głównie skupiamy się na tych właśnie jednostkach Armii Czerwonej. Gdzieś tam wspominając przy okazji, że też byli Polacy tam z pierwszej, drugiej Armii Wojska Polskiego. Proszę mi powiedzieć, jaki wpływ tych polskich żołnierzy, polskich jednostek był na wyzwalanie spod okupacji niemieckiej tutaj tych opisywanych rejonów Pomorza Zachodniego, tudzież też innych rejonów kraju, przez które te armie przechodziły.
Raczej dla wyczerpanego pierwszego frontu białoruskiego i drugiego frontu białoruskiego, marszałków Rokossowskiego i Żukowa, ten wpływ był dodatni generalnie, więc w sytuacji, kiedy logistyka zawodziła, kiedy obie formacje, zarówno polską, jak i sowiecką, kąsały problemy związane z niedoborem prądu, z niedoborem benzyny, bo doświadczały tego związki zmechanizowane Wojska Polskiego oraz taki kryzys miał miejsce pod Bydgoszczą. Generalnie ten wpływ był dodatni, tak, jeśli chodzi o przebieg walk, tak? Więc dodatek polski udział w operacji pomorskiej miał duży, duży wpływ dodatni na wysiłek wojenny Armii Czerwonej. A jak wyglądała współpraca między Armią Czerwoną a tymi jednostkami polskimi? Wiadomo, że w polskich jednostkach dużą część oficerów to praktycznie stanowili też Rosjanie, tak naprawdę. Ale jak wyglądała ta współpraca? Czy to była jakaś taka niechęć, czy raczej wielka przyjaźń? Jak to wyglądało? Raczej od pierwszym, znaczy debiut, jakim była bitwa pod Lenino, generalnie pokazał atrofię tej współpracy. Tutaj im dłużej trwała wojna, to ta współpraca trochę się, że tak powiem, umacniała. No, takim przykładem będzie użycie 6. Brygady Rakietowej Leningradzkiej pod Kołobrzegiem, gdzie Rosjanie podciągnęli swoje Katiusze i wspólnie z Polakami uczestniczyli jakby w ostatnim akordzie tej bitwy. Generalnie ta współpraca była na rękę Rosjanom. Dla Polaków, jak wykazał to przebieg bitwy pod Kołobrzegiem, ta współpraca nie była aż tak owocna, tak? To znaczy Rosjanie często zostawiali wykonywanie zadań nam, w sensie pierwszej armii, która realizowała zadania samodzielnie, więc te formacje były skazane często na to, żeby samodzielnie wykonywać zadania. I generalnie ta współpraca, ona była dosyć efemeryczna, ale była, tak? Nie było aż tak źle, ale też nie było aż tak owocnie, tak? Tak można określić, tak? A więc to było coś pośredniego w kwestii efektywności. Wiadomo, że na wyzwolonych, w cudzysłowie wyzwolonych terenach Armia Czerwona, żołnierze Armii Czerwonej dopuszczali się licznych okropieństw, no, zbrodni wojennych, trzeba tak powiedzieć, też na Polakach. A jak do tego odnosili się właśnie oficerowie tutaj polskich obu armii? Czy dochodziło do jakichś takich waśni, powiedzmy, czy nawet regularnych bitew pomiędzy oboma armiami, czyli tymi polskimi i radzieckimi? No bo jeśli chodzi na przykład o przykład milicji, która już tutaj była powiedzmy, na tych wyzwolonych terenach, no to milicja polska zupełnie rozkładała ręce i kiedy żołnierz Armii Czerwonej gwałcił chociażby polskie kobiety, no to zupełnie nic nie mogli zrobić. Jak to wyglądało na froncie? Też było podobnie. No, takim przykładem sowieckich bezeczeństw był na przykład 4. Pułk Czołgów Ciężkich, który był formacją pancerną i on się składał z czerwonoarmistów. I w książce jest taki fragment dotyczący właśnie gwałtów dokonywanych przez żołnierzy tej formacji na terenie Kołobrzegu, gdzie Polacy byli świadkami właśnie pastwienia się Rosjan nad ludnością niemiecką. Generalnie w tym szale wojennym obie strony też przejawiały, no, znaczy Polacy też nie byli bez winy, to znaczy Polacy też byli formacją ludzką, można powiedzieć, która też brała odwet na Niemcach, więc tutaj, że tak powiem, no, nie było aż takich dysonansów między
Polakami a Rosjanami, więc... Że ten odwet na Niemcach jest jakby, powiedzmy, że zrozumiały, tak to załóżmy. Bardziej mi chodziło w moim pytaniu o zbrodnie Armii Czerwonej jednak na Polakach. To jest większy problem. Tak, ale generalnie można powiedzieć, że taką zbrodnią była dosyć właśnie słaba współpraca pod Lenino w październiku 1943 roku. Na późniejszym etapie walk przykład, czy też kazus II Armii Wojska Polskiego, która walczyła na terenie Saksonii. Tam sytuacja była dosyć ciężka. Generał Świerczewski pchał swoje formacje w stronę Drezna, a Niemcy kontratakowali i generalnie prawie że doszło do zagłady II Armii Wojska Polskiego. Później, no, można powiedzieć o tutaj zbawiennym wpływie uderzenia formacji Koniewa z drugiego frontu ukraińskiego. I to było uderzenie, które ratowało drugą armię. Generalnie takich, no, jest nasek, żeby były walki między polskimi formacjami a sowieckimi w 1945 roku, no, aż tak to nie było. Chociaż oczywiście to było też wojsko podsyte niechęcią, w tym sensie, że to byli przecież łagiernicy, oni wiedzieli, czym jest Związek Radziecki, czym jest Armia Czerwona, więc w tym sensie oni wiedzieli, kim są Rosjanie, kim są Sowieci, tak? Więc wiedzieli, w imię czego walczą, tak? Co by można było uznać za taki największy sukces polskich tutaj żołnierzy służących w tych obu armiach, a co za największą porażkę? Raczej myślę, że chyba sama geneza tej formacji, tak? To znaczy tutaj zarówno można, tutaj się zarówno wpisuje jak i sukces, jak i porażka. To znaczy sukcesem było to, że powstała pierwsza dywizja piechoty imienia Tadeusza Kościuszki w lipcu 1943, którą wtedy właśnie powołano, informowano. Natomiast porażką było to, że okoliczności, które towarzyszyły powstaniu tej formacji, no, umieszczają tą armię, czy też te wysiłki właśnie na polu porażki, w tym sensie, że patronowali temu komuniści, jak Wanda Wasilewska, czy Zygmunt Berling. Tutaj Arthur Lampe wyrażał się bardzo nieprzychylnie na temat idei powołania pierwszej armii Wojska Polskiego. On się wyrażał w sposób charakterystyczny na ten temat. Arthur Lampe, przypomnę, to był jeden z działaczy komunistycznych w ramach ZPP, czyli Związku Patriotów Polskich. I była to formacja, no, która, jak ujął to Tadeusz Pióro, jeden z autorów takiej dosyć ładnej publikacji, to była armia ze skazą. I to było chyba największy sukces i największa porażka. W sensie organizacyjnym to był sukces, w sensie jakby ideologicznym to była porażka. A w późniejszych działaniach wojennych jakiś taki sukces w walce z Niemcami, czy coś możemy tutaj o tym powiedzieć, że na przykład zdobyto jakąś ważną miejscowość, strategicznie ważną, czy też uratowano jakąś miejscowość, no coś tutaj w tych dalszych częściach, na przykład na terenie tego Pomorza Zachodniego, które jest tutaj głównym obszarem, który pan opisuje. No przede wszystkim to była bitwa o Kołobrzeg, tak? To znaczy to była jedna z najcięższych bitew miejskich, w której uczestniczyła pierwsza Armia Wojska Polskiego, już formacja, która miała doświadczenie inaczej niż pod Lenino, która uzyskała w tamtym okresie, już miała doświadczenie, ale generalnie szturmowanie Kołobrzegu było o tyle trudne, że dowódcy sowieccy generalnie nie zwracali uwagi na znaczenie miasta w historii Niemiec i uważali, że to będzie łatwy cel. I pierwszą próbę opanowania miasta podjęła się 45. Brygada Pancerna Morgunowa, to było 4 marca. Czołgi podjechały, te 34, 85, i po prostu nie były w stanie opanować twierdzy, bo to była twierdza, z marszu.
I dopiero potem Polacy wchodzą od 8 do 18 marca, rozpoczyna się bój z udziałem żołnierza polskiego, który walczy w ramach trzech dywizji, trzeciej, czwartej oraz szóstej dywizji piechoty. Jeszcze jest 272 sowiecka dywizja strzelecka. Te cztery związki taktyczne próbują opanować miasto, co odbywało się przy huku armat, przy całym zgiełku wojennym. A w międzyczasie Niemcy na przykład organizują w ramach operacji Hannibal udaną próbę wywiezienia ludności niemieckiej, znaczy ludności miasta z portu kołobrzeskiego, które jest dewastowane przez ostrzał artyleryjski, podobnie jak centrum miasta, gdyż Niemcy się przygotowali do tego, tworząc cały labirynt umocnień, okopów. I w mieście walczy w zasadzie cała Europa, tak? Walczy 33. Dywizja Charlemagne, SS Charlemagne, czy 15. Dywizja SS Estland, czyli Łotysze oraz Estończycy. Formacje Kriegsmarine plus Wehrmachtu oraz Volkssturmu stawiają opór przychodzącym Polakom, a przecież w świadomości Niemców Kołobrzeg jest ważny, bo to właśnie ten mit napoleoński, który właśnie był wzmocniony przez propagandę goebbelsowską właśnie w ramach tego filmu. Więc w sensie symbolicznym opanowanie Kołobrzegu było ważne, co od razu doceniono w dziale propagandowym. Tutaj na przykład Zygmunt Bauman odegrał dużo, raczej rozpisywał się dużo na ten temat, był wtedy oficerem politycznym i oczywiście to było potwierdzone przez zaślubiny z morzem, które miały miejsce już 18 marca, więc w sensie symbolicznym, jakby taktycznym, no, także w biografiach tych ludzi to było ważne wydarzenie. A teraz na koniec takie ostatnie pytanie, które w sumie powinno zacząć naszą rozmowę, czyli powód, dla którego zajął się Pan tym dość no, niespodziewanym tematem, bo jednak nie ma wiele publikacji na temat udziału tych dwóch armii w ogóle w działaniach wojennych. Więc co Pana skłoniło w ogóle? Jak zaczęła się ta historia tej książki? Geneza tej książki jest taka, że to wyszło po prostu z potrzeby takiej, żeby opisać czyn żołnierza polskiego tutaj na tych ziemiach w sytuacji, kiedy mamy do czynienia trochę z amputacją pamięci takiej w przestrzeni publicznej, gdzie dokonuje się dewastacji wielu pomników, demontażu tych pomników. Oczywiście w PRL-u ta pamięć funkcjonowała w jedną stronę, dzisiaj mamy z kolei odejście w drugą stronę i po prostu to jest takie przypomnienie o tych ludziach, którzy uczestniczyli w sytuacji dla nas ludzi, którzy żyją w okolicznościach pokoju prawie od 8 dekad. Dla nas ludzi, którzy doświadczają tego pokoju, jest to w zasadzie sytuacja niewyobrażalna. I właśnie ta książka właśnie wyrosła z tej potrzeby. Rozumiem. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Wszystkich naszych słuchaczy i widzów zachęcam do zakupu książki. Link będzie zamieszczony zaraz w komentarzu pod naszym nagraniem. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Życzę dalszej weny, dalszej pracy, kolejnych publikacji. No i cóż, do zobaczenia gdzieś tam na szlaku historii. Dziękuję pięknie, do usłyszenia.